Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu Kaś wyjaśnia, w którym prostymi słowami będę opowiadał o zawiłościach technologicznych, a w tym odcinku porozmawiamy o licencjach. Jakie są rodzaje licencji na oprogramowanie, co oznacza, że jakiś program jest darmowy, co oznacza, że jest w domenie publicznej. Tych licencji jest naprawdę sporo i bardzo łatwo się w nich pogubić, dlatego mam nadzieję, uda mi się to w prosty sposób Wam wyjaśnić. Zaczynamy! Licencje możemy w różny sposób dzielić i kategoryzować. Jednym z podstawowych podziałów jest to, do kogo licencja jest przypisana. Mamy tutaj programy na licencji box, od angielskiego, że box to jest pudełko, czyli programy, które w podstawowej formie kupujemy w pudełku i są przypisane do klienta, do osoby kupującej, to znaczy do nas. I możemy takie oprogramowanie zainstalować na dowolnym urządzeniu, najczęściej jednym, ale są też licencje na przykład na 3, 6 czy więcej komputerów. I co najważniejsze, jako że licencja przypisana jest do nas, jeżeli byśmy chcieli wymienić urządzenie, na przykład kupić nowy komputer, to bez problemu możemy ten program zainstalować na tym nowszym komputerze. Przeciwieństwem wersji box jest wersja OEM, od angielskiego Original Equipment Manufacturer, czyli twórca oryginalny twórca sprzętu, tak to można przetłumaczyć. I o OEM mówimy w momencie, kiedy dany produkt jest kompilacją produktów innych firm, na przykład laptop, który posiada kartę graficzną jednego producenta, procesor innego producenta, monitor czy wyświetlacz stworzony jeszcze przez kogoś innego i na przykład system operacyjny Windows. Należy pamiętać, że w tym wypadku odpowiedzialny za cały produkt jest producent tego laptopa, czyli na przykład jeżeli będziemy mieli problem z systemem operacyjnym, nawet jeżeli jest to Windows, to nie powinniśmy się w takim przypadku udawać do Microsoftu, tylko zaatakować naszego producenta, naszego laptopa. Kolejny ważny podział to podział na oprogramowanie płatne i darmowe. W tym pierwszym mówimy o programach komercyjnych, za które musimy zapłacić, by móc z nich korzystać. Każde pobranie ich za darmo, tudzież kopiowanie, rozpowszechnianie dalej jest nielegalne, jest po prostu piractwem. Istnieją jednak sposoby na to, żeby tego typu płatne oprogramowanie móc wcześniej za darmo wypróbować, sprawdzić, czy będzie działało, czy funkcjonalność nam odpowiada. Mowa tutaj o oprogramowaniu shareware, od angielskiego share, czyli dzielić się. Takie oprogramowanie możemy rozpowszechniać, ale też tutaj dzielimy je na kilka nieco zróżnicowanych typów. Pierwszy z nich to tak zwane wersje demo, czyli wersje demonstracyjne, pokazowe. W przypadku programów oznacza to oprogramowanie z ograniczoną funkcjonalnością, a w przypadku gier na przykład niewielki tych gier fragment. Możemy z takiego programu korzystać dowolnie, dzielić się nim i sprawdzić funkcjonalność taką właśnie podstawową, wypróbować, czy dany program będzie u nas działał, a następnie, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać jego pełen potencjał, musimy wykupić pełną wersję. Drugi rodzaj wersji próbnej to tak zwane oprogramowanie na licencji trial, którym możemy wypróbować całą funkcjonalność albo jej znaczącą większość, ale w ograniczonym czasie, najczęściej 2 tygodnie albo miesiąc, i po upływie tego okresu musimy albo przesiąść się na znacznie zubożoną wersję demo, odinstalować dany program albo po prostu kupić jego pełną wersję. Ciekawym przypadkiem darmowych wersji płatnego oprogramowania są tak zwane programy adware. Bardzo często spotykamy je na przykład w grach na smartfonie. Są to wersje programu mające ich pełną funkcjonalność, ale wyświetlającą nam co jakiś czas reklamy, na których zarabia twórca. Jeżeli chcemy się tych reklam pozbyć, musimy kupić pełną komercyjną wersję gry. Innym typem są programy tak zwane freemium. Spotkać się można z nimi na przykład w przypadku gier. Jest taka gra chociażby Path of Exile, która pozwala nam za darmo czerpać radość z całej tej produkcji. Można ją przejść bez wydawania złotówki, ale po pewnym czasie na najwyższych poziomach, kiedy będziemy chcieli już grać kompetytywnie i ścigać się z innymi graczami, może się okazać, że ze względu na liczbę przedmiotów, jaka w tej grze jest do zdobycia, może nam zacząć brakować miejsca w skrzyniach, w których możemy te przedmioty przechowywać. Jeżeli chcielibyśmy powiększyć to miejsce, musimy zapłacić. Jest to dosyć rozwiązanie fair, pozwala osobom, które grają casualowo, przejść całą produkcję i cieszyć się nią jak najbardziej, a osobom, które są zaangażowane i grają w nią dłużej, w ten sposób wesprą twórców, mając też przy okazji jakiś fajny bonus. Przejdźmy teraz do licencji darmowych. Zapewne większość z Was spotkało się z określeniem programów freeware, czyli po prostu darmowe. Darmowe nie oznacza jednak, że mamy do nich pełne prawa. Nie możemy na przykład ściągnąć sobie takiego Skype'a, który jest darmowy, jest freeware, i go sprzedawać. To jest program, który wciąż należy do Microsoftu i tylko on ma prawo go dystrybuować, a my możemy go co najwyżej w ograniczony sposób wykorzystywać, zgodnie z wolą twórców.
Istnieje jednak cała grupa licencji określanych jako wolno programowanie, free software, co oczywiście może się mylić z freeware, ale jest czymś zgoła innym. Wolno programowanie zakłada bowiem, że mamy wgląd w kod źródłowy danego programu, możemy go modyfikować, zmieniać, a także wydawać w nowej, ulepszonej czy też pogorszonej przez nas wersji. Najbardziej liberalna jest tutaj domena publiczna. Z dziełami, które znajdują się w domenie publicznej, możemy robić cokolwiek. Możemy je publikować, odtwarzać, modyfikować. Znajdują się tutaj na przykład utwory, do których prawa majątkowe już wygasły, jak na przykład utwory Chopina, które możemy wykorzystać jako podkład do tego materiału, ale też na przykład utwory, programy, zdjęcia, które nigdy nie miały żadnej licencji. Ciekawym przykładem są tutaj na przykład tak zwane zdjęcia produktowe, które nie mają indywidualnego charakteru, są na przykład ilustracją. Jeżeli zrobimy sobie zdjęcie czajnika na tle białej ściany, to do takiego zdjęcia praw nie będziemy mieli, bo jest to po prostu ilustracja pewnego przedmiotu. Istnieją jednak przypadki, że twórcy chcą udostępnić swoje dzieło publicznie, ale z zachowaniem pewnych praw. Narzędzia do czegoś takiego daje organizacja non-profit Creative Commons, która umożliwia oznaczanie swoich dzieł właśnie w ten sposób. Możemy wybrać, że na przykład nasze utwory, nasze zdjęcia, programy, filmy będą mogły być rozpowszechniane i modyfikowane, ale na przykład tylko w sposób niekomercyjny albo tylko i wyłącznie, jeżeli dzieło, którego częścią będzie nasz utwór, będzie również rozpowszechnione na bardzo podobnej licencji. Możemy się z tym spotkać na przykład w przypadku zdjęć na Wikipedii. Kontrowersyjnym tematem są programy tak zwane abandonware, od angielskiego słowa abandon, czyli porzucony. Mowa tutaj o programowaniu, najczęściej grach, których twórców już nie ma, znaczy firmy, które je stworzyły, upadły i nie ma komu rościć sobie do nich praw. W takim wypadku nikt tych gier już nie wydaje, nie sprzedaje, bo na to trzeba mieć pozwolenie oczywiście odpowiedniego twórcy. I takie gry najczęściej trafiają do internetu, gdzie, no cóż, pytanie, czy można je pobierać, czy nie. Licencja nie pozwala na ich pobieranie, nie zostały nigdy wydane w wersji darmowej, więc teoretycznie jest to piractwo, ale piractwo, za które nie będziemy nigdy skazani, bo nie ma podmiotu, który mógłby nas do sądu pozwać. Żeby mieć jednak czyste serce, odradzamy pobierania gier z tak zwanego abandonware. Na koniec ciekawostka, jako że twórcy danego dzieła mogą sobie do niego rościć różne prawa i powstają różne quasi licencje, jedna z najciekawszych to tak zwany beerware. Jest to oprogramowanie, które zakłada, że zapłacimy za nie piwem, jeżeli spotkamy kiedyś twórcę danego programu na żywo, czyli możemy z niego dowolnie korzystać, ale jeżeli na jakimś zlocie fanów, na lotnisku, gdziekolwiek spotkamy twórcę tego programu, wisimy mu po prostu piwo. I podobnych licencji jest kilka, są na przykład Postcardware, gdzie po zainstalowaniu danego programu deklarujemy, że wyślemy twórcy pocztówkę z naszego miasta, ale są to już takie ciekawostki. Jeżeli chcecie więcej o tym posłuchać, zostawcie nam komentarz, a być może kiedyś zrobimy materiał poświęcony właśnie takim dziwnym licencjom. Tymczasem trzymajcie się, do następnego, cześć!